Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Robloxie, jak widzicie, ale jesteśmy w oknie awataru, dlatego, że będziemy zmieniać swój wygląd. Jak pamiętacie, ostatnio ubierałam się za postaci ze Squid Game i tutaj sobie kupiłam właśnie ubranka laleczki i też strażnika. Go teraz mam na sobie, ale słuchajcie, teraz przyszedł czas na Huggy Wuggy. Więc spróbujemy dzisiaj znaleźć wszystkie rzeczy, które będą idealnie pasowały właśnie do Huggy Wuggy. Mam nadzieję, że nam się to tutaj dzisiaj uda. Get more dajemy. Dajemy search i uwaga, szukamy. Co by tutaj wpisać? Słuchajcie, ja wcześniej nie sprawdzałam, więc lecimy na spontanie. Poppy Playtime wpiszmy. Aha, włosy. A może usuńmy spację? No to tym bardziej nic. Dobra, w takim razie sobie to już odpuszczamy od razu. Może wpiszmy Huggy Wuggy. Zobaczcie, w wyszukiwarce jest. Jak nic nie znaleziono. Jak nic nie znaleziono. Może usuniemy spację? No to pięknie. Może damy spację, ale... A może coś takiego? Znowu te same włosy? Serio? O, ja nie mogę. Dobra, to może... To może body parts. Może to... Aha, to są nasze minki. Dobra, to może, słuchajcie, wejdźmy w ciuchy. Okej. Okay. I tutaj wpiszmy. Nie, może Huggy Wuggy od razu. Huggy Wuggy. Dobra, jest znalezione. Trzeba było zmienić kategorię. No dobra, posprawdzamy sobie, co my tu mamy ciekawego. Jeśli nie pamiętacie, jak wygląda Huggy Wuggy, to sobie teraz gdzieś odpalcie na drugim oknie. No i szukamy. Teraz tak, Huggy Wuggy jest niebieski. On nawet tutaj jak na tym rysuneczku. I on dłonie i stopy ma żółte, więc super, to idealnie pasuje. No i gdyby sobie na przykład kupić coś takiego i na to założyć to, no to w sumie by to idealnie do siebie pasowało. Oj, można też się zrobić tą dziewczynką. Ale fajnie. Oj, takie koszulki też są. Chłopczyk i dziewczynka. Fajnie to wygląda. No i to moglibyśmy sobie kupić, ale słuchajcie, nie ma jeszcze żadnej maski ani nic takiego, bo przecież jeszcze głowę musimy mieć taką, a nie, że głowa będzie tu narysowana. Na szczęście te rzeczy są tanie, bo tylko za 5 robuxów. No, a ja mam dużo robuxików. Tylko nie wiem, czy to taka inna sierść, czy to brać. Przymierzmy. I jak... Aha, no tak. Bo mam to na sobie. I tak będę musiała to ściągnąć. Ale dobra, take off. Cofnijmy się i sprawdźmy, czy da się to nałożyć na tą kamizelkę, którą mam. Czy... O, dało się. No dobra. No to wyglądam tak. Tylko nie wiem, czy coś takiego bym chciała, czy może bardziej te dwie rzeczy. Bo one też spoko wyglądają. Wydaje mi się, że nawet chyba ładniej. No, w sumie obojętnie, ale chyba to. No dobra, to byśmy wzięli jakby co to. Ale wejdźmy w ogóle sobie w awatar i ściągnijmy już te rzeczy, które ja mam po prostu. I włosy, dobra, włosy chociaż sobie zostawię, to też sobie chciałam ściągnąć. Dobra, na razie niech to będzie, a już jesteśmy przecież w awatarze. Dobra, słuchajcie, teraz trzeba, nie musimy kolorować swojej skóry. Teraz chciałabym bardzo sobie zobaczyć coś takiego jak jakieś właśnie czapki i twarze. Tylko trzeba wejść w Get More i trzeba tutaj zmienić może jakieś akcesoria i wejdźmy może w wszystkie akcesoria, a później sobie zmienimy te mniejsze kategorie. No i teraz wpiszmy Huggy Wuggy. Nie ma nic. Usuwamy spację. Nie ma nic. No to jeszcze jedna opcja. Poppy Playtime. Nie ma nic. No to usuwamy spację. Nie ma nic. No to nieźle. No to head. Okej. Huggy Wuggy. Coś musimy znaleźć. Nie możemy być bez twarzy. To może face. Huggy Wuggy. No nie, no jak to tak?
A może to są jakieś animacje? A może charaktersy? Nie, to już są takie gotowe rzeczy. Może tu? Nie ma tu nic? Ciuchy? Ciuchy my mamy! No dobra, to musimy znaleźć coś innego. No dobra, słuchajcie, w takim razie, cóż, wejdźmy w ciuchy i kupmy sobie po prostu te rzeczy, które już widzieliśmy, bo one nam gdzieś znikną. I kupmy sobie może te. No jakaś niezdecydowana jestem dzisiaj. To bardziej tak wygląda jak futro. Ale nie wiemy, jaką twarz znajdziemy. No to jest zły pomysł. Jednak najpierw trzeba znaleźć twarz. Dobra, wiecie co? Podjęłam decyzję. No i sobie kupimy ciuszki. No, klikaj się. Dobra, dajemy buy. Okej. Zabrało nam 5 robuxów. Teraz przejdźmy do spodni czy coś. Musimy kupić ten cały strój, ponieważ tutaj nie ma żółtych skarpet. Więc kupmy to. Buy, 5 robuxów. Dobrze, że mnie na to stać. Wejdźmy w awatar. Ubierzmy już sobie to, bo trochę zimno bez tego wszystkiego. I uwaga, uwaga, jak to się na siebie nałoży. Mam nadzieję, że dobrze. Kręci, kręci. Szybciej, szybciej. Już wiem, co, słuchajcie, zrobimy z głową. Niestety nic gotowego nie znajdziemy. Tak samo był problem ze strażnikami. Dobra, niby się załadowało, ale nam nie pokazuje. Więc cóż, szkoda. Pokazuje. Ale mam fajne skarpety. Ja nie mogę. No i teraz, słuchajcie, czas wejść w body i skin tone. Więc trzeba się pomalować na niebiesko. Jak ja będę wyglądała? Uwaga. Jak Smurf! Jestem Smurfetka, słuchajcie, dzisiaj. Jeśli ktoś dotrwał do tego odcinka i mnie nadal ogląda, to w komentarzu pisze Smurfetka, a ja zaserduszkuję te komentarze. No dobra, wygląda to tak, tylko że zobaczcie, jak teraz się pokolorowałam, no to ostatnią częścią w tej mojej jakby kończynie górnej jest właśnie niebieska dłoń, a Hagiwagi ma tutaj żółty kolor, ale to się nie da, bo wtedy się zmienię cała na żółto, a przecież nie. Teraz to wyglądam jak podglądacz. Dobra, sprawdzam. Nie, musi być ciemniejszy, zdecydowanie ciemniejszy niebieski. No dobra, będę wyglądała tak, słuchajcie. No, może być nieźle. W takim razie wrócimy do awatara i koniecznie usuniemy nasze włosy, no bo musimy jakieś inne sobie włosy znaleźć. I teraz włosy właśnie. O! No patrzcie, jakby podsłuchiwali! Przecież takie niebieskie włosy idealnie nam pasują właśnie do Hagiwagi. Bo on też taki futrzasty jest. Jak to wygląda, oh my god. No dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Get more. Zobaczmy. Wejdźmy w włosy. Takie coś. Dobra, wpiszmy blue, to nam zawęzi już kolor. No i spoko, tutaj coś szukamy i bardzo mi się to podoba, ale 95 robuxów, skończyły się tanie rzeczy, proszę Państwa, gdzie by tu sobie wziąć coś fajnego? Nie, jest jeszcze kolejna strona, no pewnie, że tak, w Robloxie jest bardzo dużo stron. Nie, myślę, że chyba ograniczymy się do tej pierwszej strony i już patrzymy, to były chyba te takie podobne, co my sobie ubraliśmy. Te są takie ciemne, a my mamy chyba bardziej taki jasny niebieski na sobie, prawda? Oh my god, jak ja wyglądam. Ale dobra, cofnę i przymierzmy tamte. No ja jestem ciekawa. Co wy powiecie na to, jak wejdziecie w Robloxa i zobaczycie, że ja wyglądam całkiem inaczej? No, ładuje się. 25 robuxów, więc chyba to taniej niż to, co przed chwilą patrzyliśmy. Ale słuchajcie, musimy coś takiego niebieskiego tutaj wybrać. Dobra, to nam się będzie ładowało 100 lat, więc stąd wychodzę. Nie mam tyle czasu, więc no... Dobra, kupmy za 95. Bye. Bye now. Okej. Wejdźmy w awatar. Ubierzmy to. Uwaga. Oh my god. No to teraz, słuchajcie, twarz. Zostało nam zrobić twarz. No i Poppy ma straszne zębiska. O, to nawet by trochę pasowało. Ale on ma takie oczy fajne. Takie duże.
więc one by nam się przydały, też takie duże. Ale wejdźmy w get more akcesoria? Body parts. Nie, face, dobra. Okej, okay, i teraz... aha, to są akcesoria. A my chcemy body parts i faces. Okej, okay, no i szukamy faces jakieś bardzo takie... które będą pasowały do naszego Hagiwagi. Szukajmy. No, to naprawdę trochę pasuje. Ale jest bardzo drogie. Jak ja na buzie miałabym wytracić tyle robuxów. O, to też jest fajne. I tańsze. I ma takie szerokie oczy. Fajne to jest. Ale zobaczmy dalej. No dobra, za 90, jakby co. Lecimy dalej. I tu są też fajne buźki. Ale tu nie ma czegoś takiego, co mi się podoba. O, tu są kolorowe takie buźki. No dobra, to patrzmy, może coś tutaj się znajdzie fajnego. Ale ładne kolory. Dajcie takiego Hagiwagi. Ten jest fajny. Ale 2000 ponad robuxów? Nie ma takiej opcji, nie wydam tyle. Nie ma. To jest też widzicie to? Widzicie to? Widzicie to, co ja? Było 150 robuxów, a teraz jest 69 tysięcy. Przecież oni są jacyś niepoważni. Przecież zawsze jest tak, że jak jest przecena, to jest po prostu tak skreślone. A teraz słuchajcie, oni się tym chwalą, że dali większą cenę. No po prostu ja w to nie wierzę. Dobra, chyba, wiecie co? A, już nawet strony nam się pokończyły. No więc, cóż by to wybrać? Nie, to 59 tysięcy? Przesada. Przesada, gruba przesada. Więc musimy wybrać coś z tych takich czarno-białych busiek. No i patrzymy, gdzie była taka jedna, co nam się podobała. I to będzie chyba ta najwyżej. Dobra, 90 nawet nie przymierzam, od razu kupuję. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Wchodzimy w awatar. Dobra, wyłączę to. Załączę to. I? No pięknie! Po prostu taki Hagiwagi ze mnie, że hej! Ja nie mogę. No dobra, ale słuchajcie, no cóż, to był spontan, taka moja twórczość dzisiaj dla was, słuchajcie. Mam nadzieję, że ja jako Hagiwagi w Roblox wam się podobam. Szybko stworzyliśmy nam ten awatar. Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i dzyncolcie dzwoneczkiem. Naprawdę przypominam wam o subskrypcji, ponieważ widzę w statystykach, że mnóstwo was ogląda mnie, jeszcze takich, którzy nie subskrybują kanału, a bardzo mi zależy na tym, żeby w końcu wbić milion na tym kanale. No i też przy okazji zapraszam was na mój drugi kanał, Bella Vlog, bo tam się vlogi pojawiają też. No i cóż, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro w kolejnym odcineczku. Jeśli byście chcieli coś specjalnego, żebym stworzyła właśnie w Avatar Editor, to dawajcie znać w komentarzach. No i pamiętajcie, że piszcie w komentarzach właśnie smartfetka. A ja wam tu zaserduszkuję. Pa, pa!